uczary? Ale nie, taki jest taki wziął. Nie, na inny, bo to chyba lepszy. No dobra, dobrze, taki kreski. Jeszcze na koniec, a my tu już miejsca nam brakuje. No właśnie widzimy. Proszę mi powiedzieć, co to za akcja? Po co ta akcja? I co dzieciaki tu nie malują? Przede wszystkim powiem, że dzieci i młodzież była zachwycona, że nareszcie mogli się wyżyć artystycznie, nikt im nie bronił materiałów, wręcz odwrotnie, zachęcaliśmy to raz. A po drugie, chcemy zaktywizować mieszkańców i pokazać im, że mają wpływ na wszystko, jeśli tylko chcą. Jeśli chcą zabierać głos, jeśli chcą wypowiadać swoje opinie, jeśli chodzą tutaj po rynku i mówią, że chcą ładny, piękny i bezpieczny rynek, to proszę zobaczyć, tak sobie go wyobrażają, ale oprócz rynku jest jeszcze wiele innych rzeczy, które gnębią mieszkańców, to jest brak basenu na przykład. To jest drugi element, który tutaj wystąpił w naszych rysunkach, malunkach. Tereny zielone, boiska. Chłopcy chcą koniecznie gdzieś grać. Wiem, boiska, tak, najważniejsze, bo nie ma boisk. Ale z panami nie dyskutujmy, bo oni na pewno wszędzie chcą tylko piłkę kopać. Wiedzą, co mówią. Wiedzą, co mówią, mają prawo też do tego. Jedna teraz zapraszamy, jeśli dobrze pamiętam, w listopadzie na trzeci forum organizacji pozarządowych. Na pierwszych było 40 osób, na drugim prawie 80, więc myślę, że teraz do setki dobije. O właśnie, tam też Kamil. Teraz będzie rekord, nawet powiem, że na Dolnym Śląsku, bo inkubatorów jest 16 i przeciętnie na tych naszych forach organizacji pozarządowych pojawia się około 40, w porywach 50 osób, także myślę, że to zainteresowanie i ta chęć bycia razem może zaczęła się objawiać i bardzo się cieszę. Nareszcie zbieramy szeregi i mówimy jednym głosem jako trzeci sektor. Bardzo dobrze. Dla naszych czytelników mówiła pani Stowarzyszenie Civis Europe, doradca w inkubatorze, jeszcze wymieniać, koordynator projektu Obywatel, klient czy partner i członek zarządu Federacji Dolnośląskiej Organizacji Pozarządowej. Dziękujemy ślicznie. Dzieci malowały, proszę zobaczyć. To są najczęściej dzieci rysunki. Jakie mają wizje. Proponuję tam wieszać, bo tu już nie ma miejsca. Tam tak? Idziemy, tak. Ale dwa kilometry? Jak jednego za baranie, to tu nic nie stanie. Nie, to bo na wszystkich. Starczy, ja tak właśnie rewelacja. Thank you.